Ci, którzy już byli wcześniej na kursie w Poznaniu lub przynajmniej słuchali wywiadu ze mną, pewnie wiedzą, że ja bardzo chciałbym wszystkich namówić do tego, żeby się nie bali fotografować pod światło, tudzież w warunkach naturalnych pod słońcem. To zdjęcie jest jednym z takich przykładów, ponieważ generalnie bardzo lubię ten rodzaj światła, światło kontrowe, światło dzielnoboczne powiedzmy. I tutaj podobnie zresztą przy portretowych zdjęciach bardzo często to staram się wykorzystywać, tak żeby ładnie rozświetlić włosy modelek, czy modeli też się zdarza. Oczywiście nie jest to jedyne źródło światła, tak jak tutaj pewnie wszyscy widzą na tym zdjęciu, natomiast to tylne światło, czy tylnoboczne, jest to użyte przede wszystkim do tego, żeby rozświetlić, dodać przestrzeni we włosach. Oczywiście jest tutaj również wykorzystane źródło nawiewu powietrza, żeby też dodać przestrzeni i takiego ruchu, dynamiki tym włosom. Dlaczego tak bardzo akurat tego typu światło sobie upodobałem? Zawsze podobały mi się zdjęcia z okresu lat 50., 60., gdzie bardzo często w ten sposób były wykonywane portrety. Tutaj może spróbuję podać przykład. Takie sztandarowe, Marlena Dietrich czy Marilyn Monroe. To było bardzo często wtedy wykorzystywane światło, które właśnie przede wszystkim skupiało się na tym, żeby rozświetlić włosy, dodać fajnej przestrzeni. No, również bardzo często było skierowane, część przynajmniej tego światła, bo drugie światło było skierowane na tło, żeby też rozświetlić troszeczkę miejsce, gdzie jest głowa, gdzie są włosy, też jeszcze dodatkowo rozświetlić, samo tło rozświetlić w tym miejscu. Myślę, że to bardzo korzystnie wpływa na fotografowane osoby, na to, jak one wyglądają. Dodaje przestrzeni przede wszystkim na zdjęciu. No i głównie przede wszystkim o to mi chodzi, używając tego typu światła. Poza tym w warunkach naturalnych, jeżeli fotografujemy na zewnątrz, przy słońcu, pod słońcem w tym wypadku, dodatkowo dodaje takiej lekkości, świetlistości tym zdjęciom, co też bardzo fajnie wygląda na zdjęciach. No właśnie, Rafał, czy możesz tutaj wyjaśnić, bo jest pewna jednak różnica, bo efekt taki plastyczny rzeczywiście jest podobny, bo zdjęcia czarno-białe są duże kontrasty. Zwróć uwagę na ten szal po prawej stronie, on jest bardzo ciemny i również na przykład na ręce i na brzuch, na część twarzy jest bardzo jasny, więc te kontrasty są dość duże, bardzo duże. Natomiast jest jednak różnica tutaj w oświetleniu. Możesz skomentować, jakie są różnice, zwłaszcza tutaj Marilyn Monroe. W wypadku tego zdjęcia na pewno było przede wszystkim znacznie mniej światło użyte niż w moim wypadku i było ono bardziej kierunkowe, co widzimy tutaj po tych cieniach, które są chociażby w okolicach nosa, tutaj pod brodą, czy rękach, które też rzuca cień. Było to światło na pewno bardziej kierunkowe, to kontrowe było tutaj też użyte, takie bardziej boczne niż typowo kontrowe też. Także myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, że to było mniej tego światła znacznie. No i też kiedyś zupełnie inną plastykę miały obiekty, których używano do portretów. Były bardziej miękkie, to bez zdania na pewno to też wpływało na jakby całokształt zdjęcia, jego odbiór. Tak, zdecydowanie były to troszeczkę inne rodzaje lamp, bardziej taka była taka moda właśnie na światło bardziej punktowe. Bardzo modne były właśnie kontry. Natomiast twoje zdjęcie bardziej mi przypomina takie portrety zdjęcia gwiazd rocka, gwiazd estrady, właśnie z Już lat to mniej jest więcej 60-tych, zapewne 70-tych. stylizacja troszkę była w tą stronę bardziej rock'n'rollową. Właśnie jakich tutaj środków użyłeś, żeby uzyskać taki efekt? Ile lamp, jakie rodzaje były? Tutaj pytania padały właśnie ze strony uczestników. Możesz No to skomentować to? były trzy źródła światła. To kontrowe było światłem z bardzo niewielkim dyfuzorem, raczej skierowanym głównie przede wszystkim na głowę. Natomiast tutaj z przodu po lewej stronie patrząc był dosyć wąski softbox, taki żeby dosyć wybiórczo tutaj oświetlał osobę. A tutaj, żeby jednak mimo wszystko wypełnić cienie też po lewej stronie, bo gdyby tylko były te dwa źródła światła, to ono byłoby jeszcze bardziej kontrastowe, chociaż tutaj też kwestia obróbki wiadomo, ale na pewno byłoby bardziej kontrastowe i tutaj była dodatkowo jeszcze z większej odległości delikatnie muśnięte lampą, taką z parasolką, żeby rozbić takie mocne, dramatyczne cienie. No tak, myślę, że tak to wkrótce wyglądało. Rafał, możesz skomentować właśnie, bo tutaj postać wyraźnie się odcina od tła. Mógłbyś skomentować właśnie i opowiedzieć o tym, jak poprawnie dobierać właśnie tę siłę błysku, jak zrobić taki właśnie efekt, że zobaczcie, w każdym miejscu postaci, czy to jest szarość, czy to jest wysokie, czy to są niebiańskie światła, czy diabelskie cienie, w każdym
z tych miejsc, w każdym obrysie, w momencie, punkcie obrysu sylwetki jest ona inna niż tło. Czyli każdy fragment się odcina od tła. Możesz powiedzieć, jak to zrobić, że taki efekt? No, między innymi to światło kontrowe, o którym na początku mówię, ono też między innymi oprócz tych efektów, o których wcześniej wspomniałem, związanych przede wszystkim z włosami, ale ono przede wszystkim też ma takie zadanie, żeby ładnie obrysować sylwetkę i właśnie ją odciąć od tła. Zwłaszcza fajnie to wygląda, kiedy tło jest ciemne lub czarne i tą postać wtedy ładnie ją obrysowujemy i odcinamy właśnie od tego tła. Poza tym oczywiście odpowiednia odległość też osoby fotografowanej od tła. To była dosyć duża odległość, mimo że przysłona była znaczna, bo to była chyba 8, z tego co pamiętam, to mimo wszystko tło rysuje się jako nieostre. Ale to, no mówię, to wynika z odległości i na to też trzeba mocno zwracać uwagę, zwłaszcza kiedy fotografujemy na tłach nie kartonowych, tylko jakichś materiałowych, żeby ta faktura tła nie została przeniesiona na zdjęcie. Tak, i z tego powodu liczy się właśnie to tak zwane odejście od tła, po to właśnie, żeby móc na przykład zastosować przysłonę 8 albo nawet 11 i jednocześnie mieć rozmyte tło, bo gdy stosujemy lampy błyskowe studyjne, to wtedy no, ciężko używać przysłon 2,8, 4, najczęściej są to przysłony no właśnie 8, 11 i wtedy tło, niestety faktura tła wychodzi. Tutaj to, co widzicie, to nie do końca jest tak, jak widzicie, że tak powiem, bo jest to przekaz wideo, więc najczęściej mamy tu problemy. Tutaj ten system po prostu i przekaz wideo tutaj stwarza najwięcej problemów z takimi płynnymi, z gradientami, z takimi tego typu fakturami, więc tego akurat to jest najgorzej tutaj oddane, ale tło jest, promieniście się rozchodzi coraz ciemniej ku krawędziom i jest to tutaj dobrze zrobione. Mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Jaki czas naświetlania tutaj zastosowałeś, ponieważ użyłeś na dmuchu czy jakiegoś suszarki czy wentylatora, żeby właśnie tak w taki sposób rockowy zburzyć fryzurę, żeby ta dziewczyna stała się taka właśnie buntowniczką niepokorną, to co ci się tutaj udało. I również, żeby te twoje kontry lepiej wyszły, bo przy takich rozwianych włosach lepiej one wychodzą. Powiedz, jaki czas naświetlania tutaj użyłeś i jaki powinien być użyty czas naświetlania, no bo jednak te włosy latają i mogą być poruszone, nawet przy błysku. Mhm. Tutaj był czas 1:20 i przeważnie korzystam z takiego czasu, produkując studio. Tutaj akurat to zamrożenie tego ruchu no, zawdzięczamy przede wszystkim jednak błyskowi. Czas nie był jakiś znacząco krótki, ale wystarczający. Może było tak, jak widać. Bo wyjaśnijmy tutaj, liczy się tutaj czas nie naświetlania, właśnie ja tutaj troszeczkę źle powiedziałem, nie czas naświetlania, bo czas naświetlania może być tam 1:125 sekundy, ale czas błysku lampy błyskowej. I on powinien być jak najkrótszy właśnie w tym, jak najkrótszy i najlepiej chyba użyć tutaj nie pełnej mocy błysku, tylko połowę mocy błysku, żeby po prostu ten czas był najkrótszy i żeby takie właśnie fragmenty włosów były zamrożone. Czy dobrze myślę? Tak, no, oczywiście ten błysk jakby też miał tutaj ogromne znaczenie. Mhm. Rafał, powiedz na koniec, a propos tego planowania, o którym mówiła Anna Maria. Wy weszliście tutaj do studia i nagle eksperymentowaliście, a zróbmy sobie tutaj może taką stylizację, czy miałeś z góry założony efekt, przynajmniej z grubsza? Staram się z grubsza, tak jak mówisz, przeważam sobie jakąś ustawić kolejność zdarzeń i mieliśmy do dyspozycji kilka stylizacji. No i wszystkie jakby przechodziliśmy po kolei, przy czym no zawsze coś tam się wydarzy spontanicznego i często te spontaniczne rzeczy są najciekawsze, albo przynajmniej są bardzo ciekawe, ale na pewno staram się mieć jakiś plan ogólny. Często nawet mimo, że nie mam specjalnych zdolności do rysowania, to staram się to jakoś rozrysować sobie, żeby no, lepiej, szybciej działać sobie, bo po prostu w ten sposób się szybciej pracuje. Rafał, czyli zrozumiałem, robimy plan, i czekamy na życiowe bonusy, typu coś tam ciekawego na planie się wydarzy, jakieś coś niespodziewanego. No tutaj nie możemy mówić, że coś nam wejdzie w kadr, tak jak to jest w reportażu, ale jakaś niespodziewana poza się nam uda, albo kierunek, albo coś tam, niektóre elementy ubrań będą współdziałać, współgrać, pewna jakaś tam synergia nastąpi i wtedy mamy taki super bonus, że tak powiem, od życia dany w postaci właśnie niespodziewanych rzeczy, tak jak wspomniałeś, są to
najlepsze momenty, ponieważ to jest coś ekstra, które Tak, nie do jeżeli zaplanowania się po prostu fotografuje. zostało. Nie wiem, czy potwierdzisz Co? moją tezę, Rafał, że po prostu dzieje się to tylko wtedy, kiedy zaplanujemy sobie sesję zdjęciową. Nie wiem, czy jesteś tego samego zdania. Że te bonusy pozdrawia się wtedy, kiedy się coś zaplanuje, tak? Tak, dokładnie. No, pewnie tak, bo jeżeli nie mamy planu, to cały czas są bonusy, a jeżeli mamy planu, to co pomiędzy tym planem, to jest dodatkowo taki bonus. A też zachęcam do tego, żeby robić zdjęcia nie tylko w tych momentach, kiedy się mówi, no to uwaga, robimy zdjęcia, tylko robić zdjęcia pomiędzy jakby tym, kiedy się rozluźnia modelka troszkę, bo czasami też fajne rzeczy wychodzą. To też jest tak dodatkowa technika, również z tego korzystam, czyli robię prowokacje, wszystko po to, żeby zrobić w międzyczasie zdjęcia. Robię serię zdjęć, które są mniej ważne i czekam na ten moment odprężenia i wtedy naciskam spust. Rafale, dziękuję Ci za dzisiejszą Dziękuję prezentację. również. Życzę dobrego światła. Mówił do nas. Dzięki również. Dobrego światła życzę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Mówił do nas Rafał Sosnowski z Poznania. Tak więc podsumowując właśnie to, co Rafał mówił, trzeba się przygotować, a propos tego wątku motywacyjnego, tego inspiracyjnego, niech inspiracji, trzeba się przygotować, wtedy bonusy się pojawią same, a jeżeli się nie przygotujemy, to będziemy mieć serię bonusów, które nas po prostu zamęczą na śmierć. Potwierdzam to w całej rozciągłości.